W poprzednich odcinkach. To ostatnie wspomnienie z twojego życia. Wyjątkowo wstrętne, nawet jak dla mnie. Co on robi z Beth? Wierzę, że chce ją utopić, Lorelai. Chciałabyś powstrzymać tego podłego człowieka, nieprawdaż? Tak. Ale jak? Jest za późno. A co gdybym powiedziała ci, że nie? Rozumiem. Dobrze. Plan jest taki. Ty, młody człowieku, zostaniesz tutaj i przypilnujesz dziecka. Panno Wood, ty pójdziesz ze mną. Dołączymy do mojego partnera w twoim mieszkaniu. Pasuje wam? Naprawdę nie mam ochoty tam wracać. Teraz nie mam już chyba czego się bać. Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Lorelai. No i kochani, wracamy powolutku do naszej serii. Chociaż powiem wam osobiście, że myślałem z początku, iż save'a utraciłem, ale na szczęście nie. Na szczęście się udało go przenieść, bo ogólnie gram w wersji gogowskiej, więc no, niestety, ale tak to czasem bywa, że te save'y potrafią umknąć. I moi drodzy, widzieliście wstawkę mniej więcej, co się działo w poprzednich odcinkach. Oprócz tego, tutaj Królowa Czerwi chciała, abyśmy oddali życie za życie. Czyli musimy poszeptać Alowi, naszemu kucharzowi, który był w ośrodku domu starców. No, ostatni raz się dosyć mocno napić. No i właśnie, co z nią zrobić, cholera jasna? Wiemy, że w ogóle mamy chyba ten klucz, mamy klucz z symbolem. Mamy klucz z symbolem. Na tym kluczu widnieje dziwny symbol. Widziałem go już wcześniej. No właśnie, to jest ten klucz z symbolem na tych drzwiach obok naszej sypialni.
To jest właśnie owy klucz. Okej, moi drodzy, no musimy tam wejść. Musimy być tą siłą, niewidzialną siłą, która zmusi go do napicia. Mam przejść przez lustro? Zatem spróbujmy. Chapter 5. Królowa Czerwi. Patrzcie, jak pięknie trafiłem. I oto jestem. Ale... co ja mam zrobić? Wykonać polecenia królowej? Może... całkiem je zignorować i zamiast tego pomóc temu człowiekowi. To wszystko jakieś szaleństwo. Może po prostu się rozejrzę i zobaczę, co się wydarzy. Oj, dawno mnie tu nie było. Dawno mnie tu nie było, kochani. Teraz, kiedy mam te moce, mogę po prostu przenikać przez nie. Oho, butelka. Jest pusta. Jest pusta, klatka. Więc Al lubi ptaki. Ciekawe. Był jakiś strój ładny. Uhuhu. Radio. Bardzo retro. Al. No, jest zdecydowanie rudzielcem. Nawet nie najgorsza pogoda na dworze. No dobra, czyli tak, no... rozejrzeliśmy się trochę, tak? Klatka. Ogólnie wydaje mi się, że jeżeli wypuścimy ptaszka, otworzymy okno, ptaszek wyleci, no to może być problem. To on się wtedy na pewno zabije. Nic się nie dzieje. Potrzebuje nowych baterii. Czyli jeszcze baterii nam potrzeba. Dobra. Mogłem ją złoto się roztrzaskać, ale na razie jeszcze z tym poczekam. Właśnie, kurde. Al. Chyba by tego nie poczuł, gdybym dotknął jego ramienia. Znaczy, no, mogę z pewnością... użyjmy tych drzwi. O! To tak działa. No właśnie, zobaczcie, gra nas próbowała zrobić w bambuko. Ja mogłem tego ptaszka wypuścić. Korytarz. Zdjęcie w ramce. No i tylko tyle. Kanapa. Mogłem zabić na niej trochę czasu, jeśli zdecyduje się jednak nie wchodzić albo w drogę. Chcemy mu pomóc. Zdjęcie w ramce. To piękna kobieta. Korytarz. Te drzwi prowadzą do sypialni Ala. Drzwi. To drzwi do łazienki. Tutaj nic nie możemy zrobić. To jest bardzo ciekawe. Którym się da obiegać? No właśnie, lewym się da obiegać. Lewym się da obiegać. No pytanie, co my chcemy zrobić? No ja nie chcę go zabijać. Osobiście nie chcę go zabijać. Lodówka. Da się ją zepsuć. Co my tu mamy? Mamy jakieś dwa alkohole. Pierogi albo bułki jakieś. Nie, księżniczka Czerwi nie musi nic jeść. Ale nie chcę jej psuć. Nie chcę jej psuć. No bo co mi to popsucie lodówki? Nic. Kurde. 2017. Potrzebujemy bateryjek, tak? Jak sobie śpiewa. Na pewno nie będę otwierał klatki. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Jeżeli tego nie będę musiał zrobić, to tego nie zrobię. Kanapa. Użyjmy jej. Przyspiesz czas, oglądaj telewizję. Bez Ala to trochę bez sensu. Mamy godzinę 10:10. Znaczy, nie 10:10, co ja coś mi tu... zegarek źle chodzi. Ej, ten zegarek źle chodzi.
Powinno być po 10, no chyba, że jestem upośledzony, ale to też tak może być. Właśnie, to jest ta kobieta. To jest ta kobieta. Tu nic nie było na pewno, tak? No nie, tu nic nie było. Więc to już wiemy. Gdzie ja na razie tutaj sobie planuję. To jest taki planning. Dobra, po pierwsze wpuśćmy tu trochę świeżego powietrza. No dobra, ludzie, co mi jest faktycznie? Nie mam baterii. Butelki nie mogę rozbić. Nie mogę jej rozbić. Ale z tym poczekam, tak? Tu bateryjek też nie mamy. Ptaszka nie będę wypuszczał, bo na pewno... To może wzbudzić mi depresję. Jak zepsuję, to będzie pewnie też lipa. Więc po prostu poczekajmy z czasem. Być może wstanie. Przyspiesz czas. Czasem najlepszym wyborem jest nie robić zupełnie nic. O, będą prawa autorskie, czyżby? Chyba tak. Witam wszystkich na kolejnej grupie. Dobrze znów nas wszystkich widzieć. Jak zapewne zauważyliście, jest z nami dzisiaj nowy członek grupy. Nazywa się Al. Cześć Al. Jak leci, chłopie? Witam. Cześć. Jak się macie? Mamy się wyśmienicie, Al. I cieszymy się, że z nami jesteś. Oczywiście rozumiemy, że nie jest łatwo otworzyć się przed nieznajomymi, ale pamiętaj, my nie będziemy cię oceniać. Może i wszyscy bardzo się od siebie różnimy, ale ostatecznie jesteśmy tu, bo mamy jedną rzecz wspólną. Dajmy na to, Robert jest taksówkarzem. Był. Problem z alkoholem miał praktycznie od zawsze. Ale dopiero po wypadku samochodowym rok temu zdał sobie sprawę, że musi coś ze sobą zrobić. Mało nie zabiłem tych dzieciaków. Od tamtej pory nie wziąłem tego cholerstwa do ust. Tu mamy Davinę. Davina jest mamą trójki dzieci i panią domu. Davina piła wino każdego wieczoru, jak tylko dzieci poszły spać. Większość wieczorów. Nie każdego wieczoru. No i Charlie. Od czego w ogóle z tobą zacząć, Charlie? Ja próbowałem wszystkiego, chłopcy i dziewczęta. Wóda, ampa, koka. Co mi wpadło pod rękę? I... O, widzę, że Oli znów nie przyszedł. Mam tylko nadzieję, że nic mu nie jest. Wątpię. Tak, no dobrze. Pozwól, że tłumaczę ci, jak to działa, Al. Grupa cię wysłucha i każdy po kolei doradzi ci i spróbuje cię wesprzeć. Nie będziemy źle o tobie myśleć. Cokolwiek byś nie uczynił przez swój nauk. I nigdy nie poruszymy tych spraw poza ścianami tego budynku. Dzisiaj możesz tylko nas słuchać. Nie będziemy naciskać. Ale poczujesz się lepiej, jeśli podzielisz się z nami tym wszystkim. Spróbujesz? Czemu nie? Po prostu spróbuj. Nie pasujesz tutaj, nie jesteś taki jak oni. Czemu nie? Po prostu spróbuj. Czemu nie?
Po prostu spróbuj. Okej, dobrze, spróbuję. Ty powiedz formułkę, Al. Formułkę? O, tak, przepraszam. Nazywam się Al. I myślę, że jestem alkoholikiem. Ale sam do końca nie wiem. Bo skąd niby człowiek ma wiedzieć? Wszyscy piją. Po prostu robię to, co wszyscy. Tylko, że... Może trochę ostatnio przesadzałem. Od dość dawna, szczerze mówiąc. Czy czujesz, że wpłynęło to negatywnie na twoje życie? Oni wszyscy popełnili te same błędy. Zrozumieją. Nie potrzebujesz ich pomocy. Poradzisz sobie sam. Pewnie. Ale co z wszystkimi dobrymi chwilami? One też się wydarzyły. Oni wszyscy popełnili te same błędy. Zrozumieją. Tak. Straciłem coś. Kogoś. Chciałbyś nam o tym opowiedzieć? To raczej nie ich sprawa. Poszedłeś tak daleko. Możesz równie dobrze powiedzieć im prawdę. Dasz im się odpierdolić. To wszystko jest żałosne. Doszedłeś tak daleko. Możesz równie dobrze powiedzieć im prawdę. Miała na imię Kara. Była... cudowna. Mieliśmy się pobrać. Ale wszystko zjebałem. Co takiego zrobiłeś, chłopie? Mój szef w pracy ciągle się mnie czepiał, więc piłem, żeby poczuć się lepiej. Ale to nie zawsze pomagało. Czasem... czułem się nawet o wiele gorzej. Ale dalej piłem. I to nerwowało Karę. Kłóciliśmy się o to co noc. Aż pewnego razu odbiło mi. I ją uderzyłem. Nie chciałem. Ale ona darła się na mnie. Chciałem, żeby się po prostu zamknęła. Okazało się, że była w ciąży. Gdybym tylko o tym wiedział. Odwalnęła ją tak mocno, że pękła jej warga i upadła cała we krwi. Tej samej nocy poroniła, a dzień później odeszło ode mnie. Zaraz podejdę, chwilka. Hello. Witam. Co podać? Cześć. Chciałbym paczkę baterii i mentolowe brąsy, proszę. Yep. Tak, już podaję. Susan! Susan! Oto baterie i... brąsony. Bronsony... A gdzie się schowałyście, Bronsony? Przepraszam, jestem tu nowa. Nic nie szkodzi.
Pussy Dinner Sale. Fajny kod. O, przybłąkała się w zeszłym tygodniu i pozwoliła mi zostać. O ile nie pozjada pączków i będzie nosić sweterek, oczywiście. Uczciwy układ. Znaczy, przynajmniej w sweterku nie zmarznie. Lubisz koty? Pewnie. Ale nie mogę ich trzymać w domu, mam już ptaka. I po prostu jedzenie dla kotów w klatce. Taki pierzaste, latające stwory. Nigdy tego nie rozumiałem. Lubisz te swoje podstępne, puczaste bestie. Czy to znaczy, że nie możemy się dogadać? Cóż, ty jesteś Birdman, a ja Cat Lady. Więc w gruncie rzeczy ty i ja powinniśmy być śmiertelnymi wrogami. Lub zamiast tego stworzyć niepokonany sojusz. Może i tak, ale... Wiesz, mówią, że to nierozsądnie upaść kotu. Zaryzykowałbym. Co mam do stracenia? Tak, i są w sumie w porządku. Z wyjątkiem kruków. Nienawidzę kruków. O, tu są. Mentolowe Bronsony. Dwudziestki? Tak, poproszę. Hej, tak przy okazji, jestem Al. No to... Do zobaczenia jutro. Jeśli wypalę wszystkie swoje Bronsony i będę potrzebował następnej paczki. Do jutra, Al. Susan Ashwood. Och, trudno, Bethany umrze. Teraz to już go nie mogę w sumie zabić. A jakby się Susan nie pokazała, spoko. Dobra, znów mamy kratkę, ale kratki już nie możemy otworzyć, zobaczcie. Radio. Very retro. Bardzo retro, tak. Chyba do tego nie poczuł, no nie. Nic się nie dzieje, potrzebuję nowych baterii. No nowe baterie są. Tym razem nie chcę cofać czasu, czy przyspieszać czasu, chcę baterie. Są i baterie. Al kupił je wczoraj w sklepie. Bierzem. Do lodówki też nie mamy wstępu. Uhuhu. O, kanapa. Zdjęcie w ramce nadal jest. Nadal jest. Kanapa. Chcę oglądać telewizję. Oglądaj telewizję. Nie mogę. No dobra, wstajemy. Idziemy włączyć radio. Dawaj, szkoda dnia. Nie ma spania. Okej. 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 Trochę nie rozumiem. Chyba nie lubi tego. Zbyt pijany? O, zamknij mordę. Zbyt pijany? Żartujesz sobie? Okej. Nie przemyślałem tego. No kto wiedział? Kto wiedział? Skąd mogłem wiedzieć? Hello. Hello. What? Co? Ale mam dzisiaj wolne. Nie, nie zmieniałem grafiku. Nie wiem, kto zmienił. Pytałaś Phila? Tak powiedział? Tak, wiem, jaki jest pan B.
Fine. No dobra. Give me 20 minutes. Daj mi 20 minut. I'll come in. Przyjdę. Książka kucharska, obejrzyj. Jak długo się już gapi na tę książkę? Dobra, na razie zostaw go. Kurczę, nie wiedziałem, że to wyjdzie tak, jak wyjdzie. A tam się nie da wyjść. Czerwone wino. Wszystko jasne. Nie wolno. Zostaw. Założ się, znów kradnie Sherry. Myślisz, że zamek dalej się zacina? Bo wiesz, gdyby tak przeciąg zatrzasnął drzwi, to nie byłoby nawet nasza wina, nie? Stawcie go, dziady. Hej, kto to zrobił? Obejrzyj. Całe szczęście, że... Macie mnie natychmiast wypuścić. Właśnie w przeciwieństwie do Alan mogę stąd wyjść. To nie jest śmieszne. Opa. Niebo, sprowadź deszcz, trzymaj. Mają tu produkty żywnościowe, w tym czerwone wino do gotowania. Piękna pogoda, ale mogę to łatwo zmienić. Kurde, no nie wiem, czy jak go... No muszę to zrobić chyba i tak. No bo nic nie mogę innego zrobić, prawda? Chyba nie. Może tu? Nie. No dobra. Powiem szczerze, że to jest głupia cipa, strasznie. Ja pierdzielę, Nisha. W nogi. Tak, szkoda, że ten deszcz rozpieprzył ci telefon. Tylko nabijam ci lajki. Zostawcie go w spokoju. Zostawcie go w spokoju. Porządny facet. Po prostu się już napij, skoro nie możesz bez tego żyć. Zaopiekuję się tu, stary. Nic nie mów. Boję się, że jak powiem, zaopiekuję się tu, stary. Będzie problem. Ach, huknem. Zaopiekuję się tu, stary. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz.
Długa gorąca kąpiel to jest to, czego potrzebuje podmiot takim jak ten. Czekajmy. Chyba, że za chwilę zaśnie. Wejdź do snu. Ładny sen, Al. Ale może powinniśmy go trochę urozmaicić. Rekiny. Nie wiem co i plaża. Tam plaża. Chociaż wiecie co, kurczę, boję się, że jak damy mu sen, on się utopi. On się wtedy utopi. Tego się obawiam, kurde no. Czerwone maki. Wydaje mi się, że rekiny byłyby chyba lepsze. O, wszystko u ciebie dobrze? Tak, a u ciebie? Musimy pogadać, Lorelai. Okej. Chodź ze mną. A więc, pracujesz teraz dla Królowej Czerwi? Bawisz się ludzkim życiem? Zabijasz pasożyty? Właściwie to próbuję temu gościowi pomóc. Nie mam chyba innego wyboru. To jego własna wina, że jego życie jest do bani, nie moje. Właściwie to próbuję temu gościowi pomóc. Raz czy dwa coś schrzaniłam, ale chyba nic się jeszcze nie stało. Tak? Okej, dobrze. Ale pamiętaj, że nie możesz popełnić zbyt wielu błędów, Lorelai. Więc bądź czujna. Życie Ala jest w twoich rękach. Tak, i nie mówisz, że się nie boję, Jimmy. Co z prawdziwą Królową Czerwi? Jak ci poszło w tunelu? Przede wszystkim dzięki, że dałeś mi obcotą zapalniczkę. No cóż, pewnie domyślasz się już, że nie udało mi się jej zabić. Okazało się, że jedna bomba nie wystarczyła. Nie będę owijać bawełnę. Operacja tunel nie poszła według planu. Dobra, najpierw go pierdolmy ze zapalniczkę. Przede wszystkim, dzięki, że dałeś mi po prostu tą zapalniczkę. Co? Przecież działała, kiedy ją próbowałem. Cóż, mi nie chciała zadziałać. Musiałam sięgnąć do pierwotnych metod krzesania ognia. Nie będę owijać w bawełnę. Operacja tunel nie poszła według planu. Sorki, stary. Nie miałem wyboru. Musiałem zrzucić bombę, żeby wysadzić ścianę. Ale znalazłeś potwora, tak? Tak. Ale bez twojej bomby. Moją jedyną opcją byłoby sprać go kijem. A ja nawet nie miałem kija. Przykro mi, Lorelai. Powinienem był lepiej się przygotować. Tak. Ale teraz, kiedy już widziałam to coś, zgadzam się. Musimy to zniszczyć. Cieszę się, że tak uważasz.
Mamy jakiś plan B. Ten potwór był ogromny. Jesteś pewien, że taka bomba by go zabiła? Ten potwór był ogromny. Jesteś pewien, że taka bomba by go zabiła? Nie. Oczywiście, że nie jestem. Nie mam na razie innych opcji. Chyba, że znajdziesz gdzieś wyrzutnie rakiet. Tak czy inaczej, jest wrażliwy na ogień. Jestem pewny, że to oleiste bajoro, w którym siedzi, płonęłoby z nim jak pochodnia. I będziesz musiał zrobić więcej bomb. Coś wymyślę. Ale musisz mi coś obiecać. Nie lubię składać obietnic, których nie mogę dotrzymać. Dobra, co takiego? Dobrze, co takiego? Jeśli uda ci się stąd uciec i przeżyć to, kiedy wrócisz do normalnego świata, udaj się na E2 Helen Road. Doniczce koło mieszkania numer 3 ukryty jest zapasowy klucz. Znajdź mnie. I obudź. Nazywam się Davina i jestem alkoholikiem. Będę z wami szczera. To był trudny tydzień. Dzieciaki doprowadzają mnie do błędu. To znaczy... Czasami myślę, że mogłem je udusić, żeby się w końcu zamknęły. Ach, nie zrobię tego oczywiście. Moje dzieci, bardzo je kocham. Ale za każdym razem, kiedy wyleją coś na podłogę. I za każdym razem, kiedy drą się jak zwierzęta, albo kłócą jakąś głupią zabawkę. Zaczynam o tym myśleć. To zawsze gdzieś tam jest. Czemu nie dodasz jej odrobiny otuchy? Jest fatalną matką i wszyscy to widzą. No czemu nie dodamy jej odrobiny otuchy? Ona potrzebuje tylko małego wsparcia. Nie mam dzieci, więc nie do końca wiem, jak to jest. Ale przypomniało mi się, co Bill Murray powiedział kiedyś w filmie. To chyba było Lost in Translation? Tak czy inaczej, chodzi o to, że dzieci są trudne, ale w końcu wyrastają na najwspanialszych ludzi, jakich kiedykolwiek poznasz w swoim życiu. Więc co chcę powiedzieć? Bądź silna. Bycie mamą nigdy nie jest łatwe. Ale kiedyś przekonasz się, że było warto. Widziałam ten film. Nie pamiętam wprawdzie tego cytatu, ale doskonale pamiętam, że pił dużo whisky. Whisky. Byliśmy kiedyś najlepszymi przyjaciółmi. Nie widziałem, co on zrobił, bo się akurat obkręciłem w stronę nagrywania. Mam nadzieję, że nie pijesz. Dobra, on sobie to ogląda TV-ka. Zobaczmy, no tutaj nie możemy na razie nigdzie wejść, tutaj też nic nie możemy, więc chyba no musimy z nim usiąść. Chyba, że zdjęcie. Nie? Chyba nie. Oglądaj telewizję. Cóż to jest? Jakiś film. Iroryś powiedział coś oczywistego. Chyba musimy omijać kanały, jeżeli chodzi o whisky.
Ogólnie alkohol. O. A, nie, nie, nie. Żadnego piwa. No pooglądajmy sobie to. Nie wiem, czy to przeczytałem, ale... O. Rock'n'rollowców? Nie wiem, czy to... nie wolno. To jest chyba jakiś zombification. Rozumiem, że... W tym miejscu moglibyśmy mu sanity zmniejszyć, to znacznie. Ale nie chcemy. Ale nie chcemy. Wygląda na to, że przyjechał listonosz. Okej. Okay. Prowadzą na cichą małą uliczkę. Budynek Ala. Są dostarczone, jak tylko kurier skończył bawić się telefonem. Robert Mancintirie? Co to jest? Ward of Beers. Nie. A czekajcie, tu Al Cushingham. Zmień adres. Nie. Kurwa, nie widzę. To Al Cushingham. From World of Beers. W dużej paczce jest napisane największy wybór piw prosto do domu. A, przepraszam. Nie. Co tak? The finest selection of lager. Robert Mancintyre. To dobrze jest, przepraszam. Abym spartolił to. O Jezu, niu. Abym to zwalił. Mam nadzieję, że tego nie zwaliłem. Proszę. Będę musiał od początku przejść wszystko. Szczęście chyba nie. Dear Al. Drogi Alu. Zdecydowałem się napisać ten list, bo nigdy tak naprawdę się nie pożegnaliśmy. Janice powiedziała mi, że przestałeś pić. Na początku nie chciałem jej wierzyć. Ale usłyszałam o terapii grupowej i... tak. To wygląda, że w końcu zauważyłeś swój problem. Jestem pod wrażeniem, Al. Ale jest już za późno. Te rany nigdy się nie zagoją. Nienawidziłam cię tak długo, że nie umiałam cię ponownie pokochać. Teraz, po całym tym czasie, rozumiem, że nigdy nie chciałeś mnie skrzywdzić. Byłeś chory. Nigdy nie wybaczę ci tego, co zrobiłeś. Ale pomimo to, mam nadzieję, że jednak uda ci się naprawić swoje życie i znów stać się dobrym człowiekiem, którym kiedyś byłeś. Żegnaj, Al. Powodzenia.